Wiele suwalskich domów wciąż ogrzewanych jest piecami, w których można spalić niemal wszystko. Począwszy od węgla, marnej jakości, mokrego drewna, po dziurawe kalosze i plastikowe butelki. Mieszkańcy, którzy nie chcą, by z ich domów wydobywały się trujące związki, mogą ubiegać się o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. Samorząd suwalski ogłosił kolejną edycję programu polegającego na dofinansowaniu wymiany przestarzałych pieców na ekologiczne źródła ogrzewania. I choć w tej kwestii jest jeszcze wiele do nadrobienia, w naszym mieście przybywa chętnych do dokonania tego typu zmian. Niewykluczone nawet, że w tym roku padnie rekord pod względem ilości złożonych wniosków o dopłaty. Zaledwie tydzień trwa proces naboru wniosków do trzeciej edycji programu dopłat do wymiany źródeł ciepła i już na tym etapie 19 wniosków od naszych mieszkańców zostało złożonych do Urzędu Miejskiego w Suwałkach, a te wnioski można składać do końca marca. Także myślę, że spokojnie tych wniosków będziemy mieli na pewno ponad 100. Można mieć już takie przeczucie w tym momencie. Ile możemy zyskać na proekologicznej polityce miasta? Można otrzymać oczywiście dopłatę w przypadku domu jednorodzinnego w wysokości 3000 zł, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej aż 10 tysięcy zł. I te pieniądze mogą być przeznaczone na trzy rzeczy, trzy rodzaje wymiany źródeł ciepła, podłączenie do sieci gazowej, do miejskiej sieci ciepłowniczej, bądź wymiana starego, nieekologicznego pieca na urządzenie bardziej proekologiczne. W naszym mieście odbyły się już dwie edycje programu. Z dopłat skorzystało łącznie około 100 osób, co obciążyło budżet miasta na kwotę blisko 400 tysięcy. Mieszkańcy najczęściej decydowali się na kotły gazowe zaliczane do jednych z najczystszych. Tendencja ta, jak prognozuje rzecznik ratusza, ma utrzymać się w bieżącym roku.